Witam wszystkich w pierwszym oficjalnym odcinku Bitcoin i Blockchain. Na początku chciałbym Was wszystkich przeprosić za to, że startujemy z takim opóźnieniem, ale potrzebowaliśmy czasu, żeby wprowadzić kilka zmian. Mój producent bowiem uznał, że czas na plan B. Rany, jestem animowany. BTC, LTC bez reszty oddanej i dalej wiecie sami. A ja z kolei powiem Wam dzisiaj trochę o włamaniu na giełdę Bitfinex, rozwiązaniu kryzysu DAO i forku Ethereum. Powiem też kilka słów o halvingu i o blockchainie, ale zanim to nastąpi, chciałbym też powiedzieć kilka bardzo ważnych ogłoszeń. Jeju, jak się uśmiecham. Od teraz podsumowanie tygodnia na blogu będzie publikowane co poniedziałek. Bitcoin i blockchain w formie wideo będą publikowane na kanale YouTube w pierwszy czwartek każdego miesiąca w samo południe. Pojawi się też nowa, podobna seria. Ona ukazywać będzie się w co drugi czwartek każdego miesiąca i dotyczyć będzie tylko i wyłącznie tematów prawnych. Zresztą w każdy czwartek będą pojawiały się nowe nagrania. Będą to serie wywiadów oraz testy ciekawych rozwiązań z branży. Obiecuję, że pojawią się też konkursy. Minęło już trochę czasu od zmniejszenia się nagrody za blok. 9 lipca ilość wydobywanych bitcoinów zmniejszyła się o połowę. W społeczności rozważano różne możliwe scenariusze. Między innymi mówiono o tym, że cena Bitcoina może wzrosnąć, ale także, że grozi nam całkowite załamanie. Okazało się jednak, że zupełnie nic się nie stało. To nicoś skomentował Joe Lee, współzałożyciel platformy Magrn. Skomentował to zresztą słowami, że halving reprezentuje nowy poziom dojrzałości i stabilności w blockchainie. Z innych ciekawostek warto zauważyć, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował artykuł zatytułowany Internet Zaufania. Tekst nie jest w żaden sposób odkrywczy. Autorzy tekstu wnioskują, że blockchain i kryptowaluty przywracają podstawową zaletę gotówki, czyli ograniczenie zaufania niezbędnego do dokonywania transakcji. Ciekawszy jest z kolei raport opublikowany przez giganta informatycznego IBM, notabene zatrudniającego 500 000 osób. Infografika, którą upublicznił IBM, opisuje internet przedmiotów jako kolejną w dziejach ludzkości rewolucję. Połączenie tej rewolucji, którą już znamy z podręczników, a więc przemysłowej, z tą, którą do tej pory obserwowaliśmy, czyli technologiczną, ma doprowadzić do rozprzestrzenienia się przemysłowego internetu przedmiotów, napędzanego przez inteligentne maszyny. Zdaniem IBM technologia ta całkowicie zmieni na przykład sposób uprawy roślin, doprowadzi do powstania inteligentnych miast, inteligentnych fabryk i zmieni całkowicie nasze podejście do źródeł energii. Rewolucja ta ma dziać się na naszych oczach. Blockchain może mieć z kolei bardzo duży wpływ na tą rewolucję. Nie od dziś bowiem wiadomo, że IBM żywo przygląda się rozwiązaniom opartym na łańcuchu bloków. Inny raport, opublikowany przez City Research, argumentuje z kolei, że Bitcoin jest szansą dla banków, a nie zagrożeniem. W raporcie przeczytamy, że sieci takie jak Bitcoin dają możliwość implementacji rozwiązań opartych na łańcuchu bloków do innych technologii w celu wprowadzenia innowacji takich jak aplikacje właśnie dla internetu przedmiotów. Tymczasem sytuacja gospodarcza na świecie nie należy do optymistycznych. Znani inwestorzy przestrzegają przed kryzysem, a 71% Amerykanów jest zdania, że ekonomia jest manipulowana. A co wy o tym sądzicie? Inną ciekawą sytuacją jest fakt, że Deutsche Bank został usunięty ze Stoxx Europe 50, czyli indeksu giełdowego największych spółek Europy Zachodniej. Niemiecki bank ma spore problemy. Mówi się nawet, że może być na progu bankructwa. Kolejny kryzys finansowy już się zaczyna. A teraz najważniejszy news
ostatniego miesiąca związany z kryptowalutami, czyli włamanie na największą giełdę wymiany bitcoinów na dolary, Bitfinex. Na skutek włamania z giełdy skradziono bitcoiny warte 280 milionów złotych. Cena bitcoina automatycznie spadła. Spadło też zaufanie do rozwiązań multisig, tak jak spadły moje ręce. Dlaczego? Dlatego, że giełda zabezpieczała środki właśnie za pomocą rozwiązań multisig firmy BitGo. Z giełdy skradziono dokładnie 119 756 bitcoinów. Nie było to pierwsze włamanie na giełdę, przed rokiem skradziono z niej bowiem 1400 bitcoinów. Do niedawna giełdy korzystały z zimnych portfeli, gdzie większość pieniędzy użytkowników nie miała połączenia z internetem. Niedawno popularność zyskały rozwiązania typu multisig. W tym przypadku do wydania środków zdeponowanych na danym adresie potrzebny jest dostęp do dwóch z trzech kluczy. Jeden miała giełda na nośniku odłączonym od sieci i podobno nie został on skradziony. Kolejny klucz, należący do giełdy, znajdował się na serwerze w celu inicjacji transakcji, a ostatni był w rękach firmy BitGo. Firma zresztą nie poczuwa się do winy. Bitfinex wyznaczył nagrodę 6 tysięcy bitcoinów za pomoc w odzyskaniu skradzionych środków. Baby, how are you ever gonna pay a reward like that, huh? It's simple. Whoever returns the bike is obviously the person who stole it, so they don't deserve any reward. Tymczasem giełda podzieliła straty pomiędzy swoich użytkowników. Mieliśmy więc do czynienia z pierwszym bitcoinowym bail-inem. Podobny scenariusz może mieć miejsce w przypadku banków, kiedy w momencie bankructwa straty mogą zostać podzielone pomiędzy klientów. Tak, jak to miało miejsce na Cyprze. W tym momencie każdy z klientów Bitfinexa stracił 36% swoich aktywów, w zamian dostając żetony giełdy. Te żetony miałyby być w przyszłości rekompensatą za stratę. Giełda wznowiła działanie i na ten moment normalnie funkcjonuje. Klienci mają jednak możliwość również dochodzenia swoich praw. Opowiem o tym jednak w najbliższym odcinku dotyczącym informacji prawnych, który opublikujemy już za tydzień, a więc nie zapomnijcie subskrybować kanału. Jak już mowa o włamaniu na giełdy, to warto wspomnieć, że twórca upadłej giełdy Antegox, Mark Karpeles, wyszedł niedawno z więzienia za kaucją. Przy czym należy zwrócić uwagę, że nie spędził on tam nie wiadomo ilu lat. Był w więzieniu zaledwie 10 miesięcy. Jego wypowiedzi, których udzielił w sieci, świadczą o tym, że całkowicie nie interesuje się Bitcoinem i całym światem związanym z kryptowalutami. Bowiem po wyjściu z więzienia napisał na Twitterze: nie mam nawet pojęcia, jaka jest obecna cena, ani czy powinienem się tym przejmować. Rozwiązaliście chociaż tę sprawę z rozmiarem łańcucha bloków? Komentarz jest zbędny. Kolejny gorący temat, czyli rozwiązanie kryzysu z DAO. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie już, że z funduszu inwestycyjnego DAO skradziono miliony w kryptowalucie Ether. Była to skomplikowana sytuacja, ponieważ były z niej tylko dwa wyjścia i oba były złe. Pierwszym rozwiązaniem było pozwolenie złodziejowi na zatrzymanie środków, co wiązałoby się ze spadkiem zaufania inwestorów do kryptowalut i do całej tej technologii, co mogłoby również znacząco opóźnić jej rozwój. Innym rozwiązaniem było stworzenie tzw. hard forka, który zwróciłby pieniądze do funduszu. Na takie rozwiązanie musiałoby się zgodzić większość użytkowników sieci. Ale jak się okazało, doszło ono do skutku. Efekt był taki, że powstały dwa konkurujące łańcuchy: Ethereum i Ethereum Classic. Deweloperzy Bitcoin zwrócili uwagę, że doszło do bardzo niebezpiecznego precedensu, ponieważ transakcje w założeniu powinny być jakie? Nieodwracalne. Pojawiły się też głosy, że przykład Ethereum stworzył nowy rodzaj podwójnego wydania środków. Po stworzeniu forka prawie połowa środków została wypłacona z funduszu DAO, jednak miliony wciąż w nim pozostały. Obecnie Ethereum jest drugą najpopularniejszą kryptowalutą z kapitalizacją rynkową wynoszącą prawie miliard dolarów. Natomiast Ethereum Classic
znajduje się na 5. miejscu i kapitalizacja rynku jest 10-krotnie mniejsza. Cena Ethereum Classic ostatnio sporo spadła. Inwestorzy widocznie tracą zainteresowanie i wybierają oficjalną wersję projektu. Teraz trochę z innej beczki. Kartel bankowy zamierza stworzyć swoje rozwiązanie podobne do Bitcoina. Pracują nad tym banki z Europy i Ameryki, które chcą stworzyć jedną globalną walutę. Banki te kontrolują światowy rynek walutowy i widocznie chciałyby też kontrolować rynek cyfrowych walut. Wszystkiemu przywodzi szwajcarski bank UBS, a w projekcie biorą udział takie banki jak na przykład Santander, Deutsche Bank oraz m.in. brytyjskie biuro pośrednictwa maklerskiego ICIP. Cyfrowy pieniądz to niezbędny element przyszłej konstrukcji rynku finansowego opartej na technologii blockchain. Słuchajcie, tak powiedział dyrektor inwestycji strategicznych w banku UBS, Heider Jeffrey. Projekt ma zostać wdrożony w 2018 roku, początkowo dla klientów instytucjonalnych. Pamiętajmy jednak, że polityka banków centralnych doprowadziła światową ekonomię do dna. Humorystycznie skomentował to Lech Wilczyński. Okazuje się, że 4 największe banki wpadły na pomysł, aby stworzyć swojego własnego, w cudzysłowie, Bitcoina. Nazwali go w sposób specyficzny 3-literowym akronimem Utility Settlement Coin, czyli po polsku tłumacząc unikalne stanowienie cenzury. Pozostaje sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie robią tego na podstawie dotychczas istniejących systemów. Przecież systemy bankowe istnieją od 100 lat. Prawdopodobnie chodzi o to, że dzisiejsze systemy bankowe są kompletnie niewydajne, nieskalowalne, przelewy międzynarodowe trwają długo, ciężko je rozliczać między sobą. Nie wiem, nie jestem bankierem. Jeżeli te banki decydują się na tworzenie czegoś, co jest kopią Bitcoina, to znaczy, że powinniśmy być z tego powodu dumni wręcz. Bo jak mawiał Picasso, kopiowanie jest najwyższą formą uznania. Także należy wyjąć popcorn, przygotować sobie, usiąść wygodnie i oglądać, jak ta katastrofa w wykonaniu tych 4 banków się fajnie rozwinie. Problem centralizacji coraz częściej jest dostrzegany w przypadku kryptowalut. Pokazała to sprawa z kradzieżą bitcoinów z giełdy Bitfinex oraz skupienie się mocy obliczeniowej sieci w kilku największych kopalniach. Ludzie trzymają bitcoiny na giełdach zamiast w bezpiecznych portfelach w swoich domach. Natomiast za obliczenia w sieci nie odpowiadają już karty graficzne naszych komputerów, tylko wielkie kopalnie. Antminer chciałby powrócić do dawnych zasad, prezentując nową koparkę, która została stworzona z myślą o zwykłych użytkownikach. Teraz, tak jak na początku sieci Bitcoin, każdy mógłby postawić swoją koparkę przy swoim osobistym komputerze. Bitcoin stworzył szereg nowych możliwości. Zobaczcie na Open Bazaar 2.0, czyli zdecentralizowany rynek, którego nie można zamknąć i nikt nie może go kontrolować. To bitcoinowe Allegro pozwala na handel wszystkim, co można sobie wyobrazić. Albo zdecentralizowany Dropbox, pozwalający na przechowywanie naszych plików w rozproszonej sieci. That's storage. Storage is a cloud shared by the community. It's potentially the largest, cheapest, and most secure cloud available. What you share is what you get. You could even be paid by renting your extra space. But how is it more secure? Each file is shredded, encrypted, and spread across the network until you're ready to use it again. And you can be sure the files are safe because the keys are in your pocket, not a company's. Only you have access to your stuff. Because the network is shared, you don't have to worry about slow download speeds coming from one place. We're all helping to make the system blazing fast. And if you have some extra space lying around, you'll get paid by users who need more than they can share. It's like renting out your empty hard drive.
Powstała też cyfrowa biblioteka dla twórców muzyki, filmów, książek i innych zdigitalizowanych dóbr. Library. Library empowers creators to show their work on their terms with anyone in the world. Suppose that I want to share content. I claim a library URL, upload my work, and set a price. There are no middlemen, no advertisers, and no censorship. Świat zmienia się na naszych oczach. Na moich też, o ile ich nie zamykam. Technologia łańcucha bloków może zostać zastosowana w wielu różnych dziedzinach życia. Na własnej skórze przekonał się o tym Szczepan Benten z Trójmiasta, autor programu na YouTube Głupie Pytania. Przy okazji zapraszamy również do oglądania jego kanału. Zobaczcie, co ma do powiedzenia. Witajcie, tu Szczepan z Głupich Pytań z kanału na YouTubie. 29 lipca na grupie Bitcoin Polska zrobiłem transmisję na żywo, gdzie poprosiłem bitcoinową społeczność w Polsce po to, żeby zebrać pieniądze na lepszy mikrofon do mojej kamery, żeby ten dźwięk z filmika był lepszy. Okazało się, że polska społeczność bitcoinowa jest rewelacyjna, wspaniała i udało się zebrać tę kwotę w niecałe 24 godziny. Było potrzebne 800 zł i oto jest ten mikrofon. Właśnie nim nagrywam. Co jest niesamowitego z tej zbiórce, to to, że Bitcoin pozwala przesłać pieniądze bezpośrednio twórcy. Nie za pośrednictwem jakiegoś portalu jak Patronite, ale bezpośrednio do kieszeni twórcy na konkretny cel. Przez to twórca buduje swoje zaufanie, a jednocześnie wy stajecie się częścią, żywą częścią tego kanału, dając motywację mi do tego, żeby te filmiki były ciekawsze, lepsze, bardziej atrakcyjne wizualnie i dźwiękowo. Także dziękuję wam jeszcze raz bardzo za to. Nie ukrywam, że kiedy robiłem tą zbiórkę, wiązało się to ze sporym stresem, bo wystawiłem się na taki publiczny strzał. Można by powiedzieć, że żebrze pieniądze nagle na coś i mogłem się spotkać z jakimś ośmieszeniem bądź hejtem. A nic takiego nie miało miejsca. Mało tego, osoby w komentarzach łapały i wołały nowe osoby, żeby się dołączyły do tej zbiórki, co było wręcz fascynującym zjawiskiem do oglądania i też niesamowicie motywującym dla mnie, żeby tą pracę dalej kontynuować. Także bardzo wam dziękuję. Za tydzień zapraszamy na prawne podsumowanie miesiąca. Subskrybujcie nasz kanał, żeby być na czasie ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Dajcie znać, jak podoba się wam moja nowa odsłona. Napiszcie też, czy wszystko było dla was zrozumiałe i o czym chcielibyście, żebym opowiedział za miesiąc. Tymczasem dzisiaj już się z wami żegnam. Do zobaczenia! Sytuacja wygląda na tę chwilę w ten sposób, że Ministerstwo Cyfryzacji jest w ogóle zainteresowane, jakie są potencjalne aplikacje tej technologii. Czy rzeczywiście da się to w jakiś sposób wykorzystać i czy w ogóle warto iść tą drogą, czy warto jakąś część aplikacji wykorzystać w administracji państwowej. To jest obszar, który warto zbadać.